Dobra. 3, a dobra, w sumie robię ten odcinek bez montażu, więc siema Elo 3.2.0. Dzisiaj nagrywamy sobie Minecrafta Brygadę i weź to echo, dobra, bo nagrywam. Dobra, no to bardzo się cieszę, jak to ogarniasz. Dzisiaj zrobimy sobie zagadkę dla tych panów, co tam mieszkają. Zaraz w ogóle pokażę, bo wy chyba nie widzieliście jeszcze. Bo na starcie edycji jeszcze tej chaty nie mieli oni. Moją też zaraz pokażę chatę, bo też nie była dokończona, już ma dach teraz. Więc teraz idę właśnie, jak widzicie, w sumie mam takie rzeczy. Tu jest właśnie chata panów ogólnie. Nikt nie ma wstępu oprócz Rolexa, nie wiem kto to napisał. Jak przecież to jest chata Motana i Rolexa. No i ogólnie tutaj sobie teraz wejdziemy, tu jest Cypek, siema Cypek. Kto ogląda Star Wars, ten wie, tutaj Holocron Jedi, dobra, tu wszystko jest napisane. I burza, powiedz, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj chcieliśmy im cały dom obdirtować, żeby tu nic nie było widać. A ja zrobię im zagadkę i... Z itemami, bo... Tak, dokładnie, bo oni tu mają magazyn. Ty sobie na przycisk dałeś, nie? Pewnie. Ja już go mam. Wchodzę tam. I tu ogólnie oni mają magazyn. O, proszę bardzo. I znaczy, Cypek im prawie tu wszystko zabrał. Oni tu prawie już nic nie mają. I zrobi im zagadkę, gdzie będą te itemy mogli odzyskać, no nie? Halo, przecież to ja miałem zrobić, oczać. Ała. Także Cypek się zajmie zagadką, a ja zaraz zacznę obdirtowywać domek. Ale najpierw pokażę wam... Dobra, w sumie oni się chyba nie obrażą, bo to bardzo szybko rośnie. Wezmę sobie trochę dla moich krówek. Zaraz wam pokażę moje krówki. Przed chwilą je przed odcinkiem robiłem. Posadzę i nikt się nie obrazi. Trochę mam lagi, bo shadery, prawda, mam. Jeszcze nagrywam. Ale to chyba nie przeszkadzać będzie. Dobra, to ja w takim razie idę teraz wam pokazać moje krowy. No i spać nie pójdę, bo jakby... Bo tak... Albo dobra, na odcinek mogę w sumie shadery wyłączyć. Będzie chyba dobrze też bez shaderów. Myślę, że będzie ok. Proszę bardzo. Tak wygląda świat bez shaderów, taki bardziej płynny. Dobra, to ja w takim razie... W ogóle tutaj bardzo piękną choinkę wybudował Motan. Nawet nie widziałem, że ją wybudował. Dobra, no to tak, tu mamy piękny mój domek, połowy szyby ma, połowy nie. Tu są moje krowy i ta nie chce chyba urosnąć, śmierdol on się nazywa. Kto oglądasz i o ten wie. I właśnie, będę je chciał rozmnożyć, jak ona dorośnie, bo będę mieć 4, no i wtedy już będzie szybciej coraz bardziej. Dobra, właśnie, zapomniałem o tym, że jak jest w dużą krów w jednym miejscu, to one się łączą. Mój dom jest w kordach 60, 70 na minus 20, na 120, Jezu. Ale nie, bo kordy takie gdzieś, podaj gdzieś kordy blisko swojego domu, to tam zbudujemy rozwalony samolot, dobra? A po co ci kordy wiedzieć? Zobaczysz. Dobra, to mogę ci na tej górze, dobra. I powiedz mi kordy tej góry, dobra? Dobra, to na czubek wejdę i ci powiem kordy. Dobra, to tutaj może to być. 55, 72 i minus 72. Ile? Czekaj, może ci podam bez Y. 55 i minus 72. 55 i minus 72. Dobra, właśnie, moi widzowie chyba jeszcze tego nie widzieli. Ale tu mamy enchanting i farmę brodawek. Taką małą, ale jest. Dobra, wyjmujemy szkło. I przefarbujmy. Tylko gdzie jest barwnik? Tu jest. Nawet, dobra. Teraz potrzebujemy ino tak zrobić. No i mam staka, to już na pewno starczy.
Dobra. Dobra. Mój dom już jest z szybami. Bardzo fajnie. Kiedy ta krowa urośnie? No urośnij wreszcie. Ona urosnąć nie chce, ta krowa. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Cypek, ty robisz im zagadkę, tak? Rozumiem, że robisz, dobra. Wejdźmy po mojego dirta, którego nakopałem przed odcinkiem. Dobra, łopatę w sumie wezmę. Tak, dokładnie. Możecie wbić na kanał Cypka, zobaczyć. Ajaj, znaczy linka mi się nie chce podawać, prawda? Ale wiecie, o co chodzi. Ale może napiszę w opisie, jeszcze nie wiem. Wiadomo, jak to jest dużo. No. Dobra, gdzie były te kordy? 55 minus ile? Minus 72. Ale ja mam łeb do takich rzeczy. Dobra, bo czekaj, bo ja już właśnie teraz będę chciał to za... tego. Mogę już? U mnie w skrzyni jest, ale w ich skrzyniach chyba też będzie. Co się stało z moim skinem? Patrz. Widzisz, cały czarny jest, ale on był normalny jeszcze niedawno. Aha. Dobra, ja już zaczynam dirtować. To poczekaj chwilę, nie, ja to rozwalę. A masz jakieś żelazo? To ja zrobię tą zagadkę. Nie mam żelaza. Chociaż nie, chyba mam w skrzynce. To idź do mnie do domu. Albo dobra, ja teraz też idę, bo muszę kobla wziąć. No to, ej, Górza, my w końcu mieszkamy razem, nie? No, wiesz co, możemy mieszkać. Bo oni razem mieszkają, to chyba my też możemy. Jeszcze mam... Ty masz w planach zaprosić tego swojego kolegę, nie? No ja dużo kolegów chcę zaprosić, o ile chcesz. No tak, bo ja chcę, żeby tu było dużo osób. Ja jeszcze jednego mojego zaproszę, tylko mu IP nie mogę w końcu podać. Nie wiem czemu. Znam to od jednego youtubera, ale nie powiem tego. Ja już powiedziałem, od kogo to jest. Tak, od Shia to jest. Dwa diamenty już mamy. O, 9 żelaza. To ja sobie zrobię... Nie, stack brook mi nie wystarczy. Bo ja będę chciał zrobić tak, żeby... O nie, muton! Wywal go, kick. Nie, siemka, odycy, nagry... Wamy. To czekaj, to nie uda się prank. Co my mamy teraz zrobić? Okej, nie. To daj mu ten bana na, nie wiem, pół godziny. Dobra, to czekaj. Ale ja nie mam tego. Czekaj, przez konsolkę mu dam. Ile? 30 minut mu dam. Nie odnaleziono gracza. Czekaj. Ten ban Mutan 203. 30 minut, tak się to pisze? Tak, dobra, jest. Dobra, to szybko zróbmy im tego pranka i... Dobra, bo mamy 40 minut. Ale to damy radę chyba w 40 minut. Ja zarobię sobie zerwę. Ale beka. Tylko obawiam się, że źle zareaguję na tego trolla. Znaczy wiesz, to jest prank, to jest dla fanów zrobione, ale... No. Dostał na 40 minut bana. A wiesz, jeszcze z dopiskiem XD dostał. Jesteś tam u nich? Tak. Nie, to jest Mutan! A to zbagowany Mutan, dobra, czekaj. No widzisz jego nick tam? Czy ja tylko widzę? Czekaj, ja im to obkobluję, żeby nie miało jak urosnąć. Obkobluję im to. Co zniszczył? Stoi tu, dobra, zbagowany. Nie zniszczył nic. No to dobrze. Dobra, ja idę kopać tego. Ale to było trochę chamskie, bo oni nie mają dostępu, nie? Do konsoli. Współczuję wam. Ale... No a na kwadratowej tak jest? Chociaż nie wiem, raz zamknęli w kuboidzie, a to też musieli mieć
Kubiksa, no nie? Bo nikt inny by im Kubo idealnie zrobił. Dobra, my też możemy raz zrobić. Kubiks. Kubiks. Kubiks im tam wszystko robi. Dobra, ja już zaczynam dirtować im to. Byłoby fajnie, byłby ogólnie bieda z nami, z diamentami. I czemu to rośnie? Dobra, oddzielę to zaraz. Ej, no o co chodzi, że to tu trawa? Dobra, walić tą trawę. Bo ja właśnie nie chciałem, dlatego tego kobla przygotowałem, bo nie chciałem, żeby trawa urosła. Ale widać, że... wiesz co? Wiesz co? I wprowadźmy tam pigmeny, o! Takie stiltowane. Tylko ty byśmy musieli ich od razu uderzyć. Co? Byśmy musieli ich od razu uderzyć. Ale oni po chwili jakby się... już nie tiltują. Tiltują, cały czas są wkurzeni. Cały czas? Ja się obawiam, że mi dirta nie starczy. To pójdziemy najwyżej pokopać. Ej, ale to jest prank dobry. Ej, nie zrobiłem zdjęcia przed i po, na miniaturkę. Dobra, to zrobię inną miniaturkę, już mam nawet pomysł, o ile zapamiętam ten pomysł. Ja tu szukam wiatrów teraz. Dobra. To jest dobre. No tam pochodnie im zniszczę. Ej, mogę, czemu po prostu nie wejdziemy na kwadratową masakrę i patrzymy, gdzie są te diamenty na ich koordynatach? Znaczy, właśnie ja nie wiem, czy to jest seed z kwadratowej. Motan też powiedział, że nie jest pewien. Ale mi się też wydaje, że to jest. Ale nie mam pewności. To jest przecież... bo na spawnie, mnie, jak ktoś oglądał pierwszy odcinek kwadratowej, to oni tam mieli taki dom społeczny, no nie? Na początku. Mieli. Taką wyrwę koło tego domu. No mieli. Dobra, całego dirta zużyję. Takiego kloca im brzydkiego zbuduję. Dobra, dalej kloca. Z tego motana boję. Ale on dostał potem bana. Mogę się założyć, że oni mi coś zrobią teraz. Bo ja im powiedziałem, że będę z nimi tubylcem i będziemy wyciągnąć strony mocy. Ale naprawdę ja wolę normalnie grać tutaj, jak powiedziałem, to żeby mieć ten spokój. Jeszcze zniszczyli moją plantację. Aha. Kręcić dla siebie blan. Aha, to ciekawie. No, zobaczysz niedługo. Jeszcze raz zasieję i będziemy mogli sprzedawać, handlować. Dobra, mam ostatniego staka. Jakie to było? Dirta. 55? No. Zniszcz raket nad wyjściem. Już tylko służyłem. Dobra, już niszczę srakę. Masz. Wyjdź sobie. Jeszcze tu. O. To ja tam biegnę na cechę. Ładna sraka? Gdzie to było? Fajnie. Porośnięta mechem. Dobra. O Boże. Zostało mi ostatnie 10, to tu obuduję. Dobra, jest gotowa sraka. Na minus 72. Na pewno? Tak, na pewno. Dobra, mamy gotowe. Aha, bo tu jeszcze trzeba zakryć, to czekaj. Minus 72. To w którym stronę pobiegłeś? Od spawna? Czy do spawna? Ja pobiegłem... Tam jest mój dom, no nie? No, tak.
I ja bym im jeszcze całe wejście jakby zadirtował. Boże, ale to jest fajne. To nie jest kwadratowe. Teraz to zauważyłem. Tak? Wiesz, tak mam. Chociaż? Ja właśnie mam podejrzenia. Kwadratowe nie ma drzew, więc. No ale bo oni powycinali drzewa. Wiem. Właśnie dlatego Citrox tam postanowił zrobić z szamrawem teraz. No. No dokładnie. Ja im jeszcze tu trochę wejście zakoblowałem. Minus 70 ile? O dobra, to jest twój dom faktycznie. To znam kordy naszego domu. Dobra, mamy gotowego kloca. Dobra, to teraz chodźmy zrobić ten samolot. Tak, tylko ten odcinek ja go nie tnę, a on trwa 16 minut, więc ja bym go już kończył. Ja w sumie zrobię po odcinku miniaturkę. Nie, ja bym po prostu. Bo ty miałeś go robić, nie? A tak, ale tego nie nagram. Dobra, to walić będzie bez tego. Bez pokazanego trolla. Także. Taki krótszy trochę odcinek niż wczorajszy, ale subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Może tak, czekajcie, włączę shadery. Żeby ładniej wyglądało, prawda? Jak się żegnamy razem. Mam nadzieję, że już zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem oczywiście. Także sub, like, komentarz. Myślę, że zostawiony. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, który możliwe, że będzie bardzo jutro. To jutro będzie Sylwestra, nie? To może zrobimy coś specjalnie w Sylwestra. Do następnego, siema. Będziemy strzelać frajerwerkami, to dzisiaj zbieramy te... Proch, no. Dobra, no to siema.